Witam Was na filmie na kanale, dzisiaj omówimy sobie nowość w zbrojowni, czyli Smoleńsk, Pograłem sobie co nieco wczoraj, wyrobiłem opinię, także zaczynamy materiał. Standardowo na początku omówimy sobie co nieco o nim w suchym porcie, znaczy może nie takim suchym, bo tu trochę tej wody w tym śmiesznym oceanku jest, także dobra, bo to nie o to chodzi w tym materiale, a później przejdziemy sobie do bitewki i takie ogólne podsumowanie. Rozmieszczenie pancerza. No, lekki krążownik 16 mm na dziobie, 16 mm na rufie. pas Cytadeli 70, pokład 13. No, szauł, ten pancerz nie ma, ale to nie jest, że tak powiem, największym plusem tego okrętu. Jeśli chodzi o cytadelę, to tutaj naprawdę jest niewiele tego. Pancerza 16, 100, 100. No, w zasadzie wchodzi z każdej strony, gdzie tylko może. To wciąga Cytadele, chociaż jeszcze, jeszcze udało mi się nie zejść. Jak Jakoś tak na zasadzie płynę sobie, płynę i znikam. Na, na zasadzie pojawiał się i znikam. Yy, bo tego tutaj w porcie nie widać aż tak bardzo, ale to jest bardzo mały okręt, możecie sobie porównać do Kurfürsta. bo no, no, tu w tym porcie jakoś ta kamera działa, że tego gówno widać, ale jakieś porównanie chyba przydałoby się zrobić. Naprawdę malutki okręt, zobaczcie, bo to są wieże zgrozowoja, działa z grozowoja też. Znaczy, no one troszkę inaczej wyglądają, bo są poczwórne, a nie podwójne, także jest naprawdę mały i dopiero to się zauważy, gdy gra się przeciwko niemu. Ale dobra, to sobie zaraz o tym pogadamy. Żywotność: no to 32 tysiące punktów wytrzymałości. Jak widać, bombla przeciwtarpowiadowego w ogóle nie mamy, zbieramy ostro. Artyleria: to jest właśnie największy plus tego krążownika. 130 mm. Nie, zasięg tutaj w moim przypadku jest to 16,6, bo to jest zwiększone perkiem, ale to sobie omówimy zaraz przy kapitanie i modułach. 950 m na sekundę prędkość wylotowa pocisku, i to jest naprawdę spora prędkość. Lecą te pociski dosyć szybko. No i to co jest najciekawsze w tym okręcie, to mamy po cztery działa. Na wieży naprawdę świetnie, świetny spamer 4 sekundy przeładowania, Ładujemy co chwilę i 6,9 czas obrotu wieży, przerzucają się naprawdę szybko. 8 sekund, 8% podpalenia, co jest naprawdę świetnym wynikiem. 28 mm penetracji pancerza i to już jest IFHE. No i PPKi 2600. I PPKi wam powiem szczerze, że się przydają, bo miałem biłem się naprzód z Seattlem. Przeciwko innym lekkim krążownikom potrafią zrobić naprawdę sporo. Ładujemy. Ładujemy konkretnie torpedy, e, bardzo przyjemne. 131 sekund przeładowania, 8 km zasięg, co prawda uszkodzenia niewielkie, bo 14400, ale prędkość 60 węzłów, ale te zrzuty mają całkiem fajne, bo one tutaj dosyć, dosyć ostro tutaj można się nimi pobawić, miałem bitwy, gdzie udało mi się już fajnie te torpedy pozrzucać i w sumie chyba w tej, którą będę miał do pokazania też te torpedy coś tam, coś tam nawet fajnego zdziałają. Obrona przeciwlotnicza jest tutaj naprawdę świetna, zobaczcie, 89 punktów, wiadomo, no to jest z dziesiątka, eee, ładuje całkiem fajnie. 200 uszkodzenia pocisku, eksplozji pocis tam gdzie, no, tej eksplozji, jak samolot leci. E, całkiem fajnie na no się tu sprawuje, no bo w tej bitwie nie będzie tego jakoś, jakoś mega widać. 36,8 węzła prędkości, czyli nie jest jakoś mega super, chociaż jak na radziecki krążownik jest całkiem przyjemnie. 6,6 ,6, przestawienie steru, kręcimy się jak jak szaleni, że tak powiem, chociaż tam jest chyba moduł na ster założony. No i kamuflaż 10 km e, i po wystrzale mamy 5,9 w dymie, możemy się czuć spokojnie. Właśnie, a propos dymu. Mamy tutaj opcję założenia dymu. E, w standardowej i ten, e, tutaj jest to zwiększone nadzorcą i to zaraz będziemy sobie przy kapitanie... E, omawiać w tej darmowej wytwórnicy jest tylko jeden dym a w tej premiowej dwa no i możemy sobie to nadzorcą jeszcze o jeden zwiększyć i z nadzorcą mamy łącznie trzy dymki e, ja po sobie pływam na sądzie jestem jakoś mega przewrażliwiony że jak już siedzę w dymie to muszę mieć sondę odpoloną żeby nie zginąć zaraz od jakiejś śmiesznej torpedy tym bardziej że tutaj tych HP tak naprawdę mamy tylko 32400 gdzie to jest dziesiątka także trzeba na to uważać e, naprawka która troszkę odbije ona chyba łącznie odbije nam 5000 w razie czego e, no i Jarek standardowa jeśli chodzi o ulepszenie, to tak, ja mam założone to tutaj to, to, dosyć to, to standardowo, tu mam wrzuconą celność, co prawda, ale zastanawiam się, czy sobie nie przełączyć na modyfikację pelotki, bo i tak celność mamy tutaj naprawdę przyjemną, wrzucony mam układ sterowania, pomaga naprawdę, gdy możemy się pokręcić, to ciężko nas trafić na, tym, na tych 16 km, wrzucony mam kamuflaż i teraz tak, tutaj można sobie wrzucić jeszcze układ kontroli ognia, gdzie do, do, dodatkowo będziemy mieli 16% i wtedy możemy strzelać pod prawie 20 km jak ktoś woli proszę bardzo, ja nie mówię nie ale jak dla mnie wtedy te pociski lecą jakoś za długo, ja osobiście wolę bić się troszkę bliżej, troszkę adrenalin zresztą wiecie jak ja, ja się lubię bić raczej na blisko dlatego gram sobie na o doładowaniu baterii głównej można by sobie ewentualnie zamienić to tutaj i wtedy bawić się troszkę bardziej perkami kapitana, zamiast na przykład brać zaawansowany trening artyleryjski, można by sobie to inaczej rozłożyć, ale ja gram sobie w takim w takiej konfiguracji i sprawdza się na zapobieganie utrzymaniu wiem, jak to jest to utrzymanie, utrzymania to sorry, które zwiększa ryzyko uszkodzenia modów. No, to jest krożownik lekki, także trzeba... przydaje się ten perk naprawdę mocno, gdy no, w zasadzie do nas strzelają, no padają nam szybko moduły hmm, cel priorytetowy, czyli informacja o tym, kto tam do nas celuje. Ja mam wrzuconą adrenalinkę, e, ale osobiście zastanawiam się nad zmianą e, na ostatni bastion jednak, ale zobaczymy, jak na razie ta adygna się sprawuje. Gdy dostaniemy dosyć hardkorowo, to później z dymu możemy sobie ładować fajnie. No, według mnie nadzorca jest takim lekkim like must have na tym krążowniku, bo te dwa dymy, no to wypłykniemy sobie dwa razy i jest po dymku. A tym bardziej, że on nie jest jakiś mega długi, bo jak sobie jeszcze zerkniemy, E... Uh, tu 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 tu, tu. No to czas rozproszenia zasłony dymnej 89 sekund plus jeszcze 20 sekund działania sprzętu, no to tam tego niewiele jest tak naprawdę. Ee, no nie wiem, no wcale nie tak nie wiem, bo jest 90 sekund, no to półtorej minuty mamy dymu, no to nieco, nieco można podziałać, ale no dwa dymy. E, chodzi mi głównie o to, że jeżeli nie wiem, popełnimy błąd i coś, e, w złym miejscu sobie go puchniemy, to tak naprawdę go nie wykorzystamy. I jesteśmy dym do tyłu, no nie? A tak to zawsze mamy jeden więcej. No i mamy IFH oraz Zastanawiam się nad jeszcze zabraniem kamuflaża stąd i wrzuceniem e, powiedzmy m, sobie gdzieś na przykład wrzuceniu sobie na podstawowy trening szerecki, żeby zmieścić sobie jeszcze e, czas, czas działania, przepraszam czas przeładowania, no i może wtedy adrenalinkę, no bo tutaj mamy te 10 km kamuflażu, ale tak naprawdę m, tak naprawdę i tak operujemy na dymie, ewentualnie kiraniem się gdzie za górkami, gdy nam się dym skończy. E, no cóż, przejdźmy sobie do bitewki i podsumujmy ten okręt. Zanim sobie przejdziemy do samej bitewki, z niestety mam zły wiadomości, znowu zapomniałem sobie zrobić kopię klienta, więc większość powtórek, które mi wysyłaliście na ostatniej aktualizacji, może się okazać, że nie dam rady ich odpalić, Będę próbował, starał się, ale może się okazać, że niestety, ale poprzepadały. Sporo też moich powtórek, jestem zły, jak... No nie będę przeklinał, nie będę mówił brzydko, ale bardzo jestem zły, że mi to poprzepadało, bo miałem naprawdę wiele świetnych waszych powtórek, kilka moich, które miałem zamiar nagrać na kanał i... No, jestem lekko dobity, bo znowu skleroza wygrała, ale zobaczymy, może uda się to poodpalać i będę mógł to dalej nagrywać. E, przypominam, dzisiaj stream godzina 20, zapraszam dzisiaj piątek, czyli standardowo stream muzyczny, pogramy sobie z muzyczką, e, zobaczymy co tam, co tam dzisiaj ten game będzie miało dla nas. No cóż, mapa to złomowisko alfa, fajne losowania, bo same dyszki, e, ogólnie te losowania teraz lekko, lekko tam szaleją. Jeśli chodzi o, o matchmaker, bo tam słyszałem, że są bitwy nawet mniej dyszek, bo pamiętajcie, że wprowadzono zmianę w matchmakerze, ale to nie o tym. Mapa w teorii idealna dla tego okrętu wysepki, można się skitrać i palić, ale zobaczycie, że no nie jest to idealne wykonanie Smoleńska tutaj w tej bitwie, nie oszukujmy się. zresztą sami zobaczycie, bo to będzie wybrałem tą bitwę ze względu na to. Ja nie mogę znowu zebrać słowa. Jak sobie radzić w stresowej sytuacji? Bo zobaczycie, że tutaj nam się popsuje i to strasznie ta flanka, bo przeciwnik ciśnie, naszych jest tu niewielu. I nawet zastanawiałem, zastanawiałem się, czy się stąd nie wycofać, ale to wczoraj jakoś dziwnie RNG miałem po prostu masakrycznie tor -tor torturowało, nazwijmy to i nie dawało nic ugrać, to już postanowiłem, dobra, zostanę tutaj, zobaczymy, co z tego będzie. Najwyżej jak będą cisnąć, to wykorzystamy torpedy. No początek będzie nudny, ale w końcu jak się zacznie coś dziać, to się będzie działo na dotąd aż. W końcu zginę, także na razie sobie e, pogadamy. Jaka jest moja opinia na temat tego okrętu? Jak dla mnie to jest prześwietna zabawka. To jest taki Kutuzow, tylko tutaj zaznaczam, że Kutuzowem nie grałem, znam go tylko, że tak powiem z opowieści, z tego co widziałem i je w bitwie i tak dalej tak dalej jest naprawdę świetną zabawką, zwłaszcza gdy zagramy sobie w dywizjonie, gdzie my sobie możemy, możemy się zadymić i sobie strzelać do przeciwnika, a nasi nam sobie ich świecą gdzie będzie nam pokazywać to Terminator zagrał, zagrał piekielnie dobrze, zobaczycie, że zaraz, zaraz przestanie istnieć, gdzieś tu sobie do tego konkurora e, po Plumkam, zadymiłem się, bo gdzieś tu będzie Giring i on mnie zaświecił jak tego strzeliłem, bo miałem nadzieję, że ukryje mnie. E, ukryje mnie, o właśnie widzicie Giringa się pokazał, e, że ukryje mnie ten dym minotaura. Minotaur sobie w dymie stoi i chyba zaraz go wyradaruje, wyradaruje uster. Zobaczyłem torpedy, puściłem sobie sondę tak zachowawczo, żeby zobaczyć czy tam coś więcej nie idzie dawaj, dawaj maleńki ron spędzaj się. Tu się też zastanawiam czy sobie nie zmienić e, nie zmienić e, steru na doładowanie, ale na razie zagramy sobie na, na sterze sobie na nim pogram e, czy brać go za węgiel. To jest pytanie, na które w zasadzie musicie sobie sami odpowiedzieć. Ja mogę wam tylko. E, posiadając Yoshino, e, mogę wam powiedzieć, że oba te hendy są naprawdę prześwietne. Wszystko zależy od tego, jaki typ e, walki wolicie. Czy wolicie być się na daleko? Być sniperem takim jak Yoshino? To to tak, to Yoshina jest dla Was. Jeżeli wolicie być bliżej flanki, wspierać naszych i sypać gradem pocisków, to Smoleński jest dla Was. Osobiście, gdybym miał wybierać pomiędzy Yoshino a Smoleńskim w tej chwili, tak sobie pograłem jednym i drugim i wydać węgiel to powiem wam szczerze, że siedziałbym w sklepie, patrzył i nie wiedział co zrobić. Bo oba te okręty, naprawdę świetnie im się nimi gra. Są całkowicie, że tak powiem, inne charakterystyki. No może poza, no jeśli nie jest troszkę lepiej opancerzone, no nie oszukujemy się. To, no, no ciężko, naprawdę ciężko byłoby mi, aby mi wybrać. Dlatego myślę, że będzie sporo pytań na, na Discordzie, pewnie sporo was będzie mnie pytać na streamach co brać. Powiem wam szczerze, że najnormalniej w świecie nie wiem. No, plus y, tutaj y, Yoshina jest taki, że możemy mieć kapitana y, z Yoshina na Zao, które są bardzo podobne, chociaż i tak Yoshino lubi, lubi co nieco pozmieniać. No i fajnie, bo Yoshino w końcu apekami będzie mogło coś zrobić, a nie to co do tej pory. No i zaczyna się właściwa akcja w tej bitwie. Wychodzi nam Conqueror. To coś tutaj można powiedzieć lekko hardkorowo Fajnie, bo się mną nie interesuje. Mnie się już znudziło stanie i czekanie za wysepką. Zobaczcie, jak ładnie te pociski tutaj wchodzą. No, naprawdę świetnie mi się gra. Jest pożar numer jeden. Tutaj, to w pierwszej bitwie udało mi się na żądarczy trzy pożary wrzucić. W zasadzie cztery, bo pierwszy ugasił i później trzy kolejne, tam kilka e, długich i krótkich poleciało w moją stronę. No, pamiętajcie, że Konqueror do jakichś mega opancerzonych nie należy, także te, te salwy wchodzą całkiem przyjemnie. Jest kolejny pożar, sobie na nie pracuje. Konqueror się pali. No, Konquerowi to za bardzo jakoś nie przeszkadza, bo on i tak zaraz wydrukuje drugi okręt, także <laughs> jest jak jest. Eee... O, ugasił się, będę się tu starał jeszcze go jak najszybciej ugasić za tą wysepką, ale niestety mi ucieknie i konkurorzy zjał za, za wyspę. Jesteśmy tutaj we trzech: na raz, dwa, trzy, cztery okręty. przyleciała nam lotnia z pomocą fajnie. Jak będziemy przeszkadzać, coś tam się będzie działo. Ten gearing chyba będzie szedł w naszą stronę, z tego co pamiętam, bo on będzie mnie tu bardzo brzydko świecił. Jak na razie dosyć biedny początek, 42 2000 e, na 1000 szału, nie robi. W końcu przeciwnie wchodzi na C, nie udało się, nie udało się go obronić. Zobaczymy co tu dalej będzie. Gdzieś tam z tyłu jest to Yamato, Republika. Republiki się nie mogłem doczekać, bo jak wiecie Republika, e, jak to Francuzi lubi ponad budowkach też ładne ładne były wciągać. Tu kręcę się troszkę, jak wiecie, gdzie w czym. Ktoś lubi przysłowia. przede mną jest Kurfust, Kremlin, który może, jak się uda, to troszkę. Tutaj RNG pomogło. Trzy braki penetracji. Pożar, proszę bardzo. Republika się fajczy, czyli dodatkowe obrażenia. Lecą kolejne, kolejne salwy. No i standardowo, przypominam, no podsłuchajcie bitewki, bo jeżeli się okaże, że nie będę mógł nie będę mógł nagrywać tych, które. O, Kremlin właśnie padł. Tych z wcześniejszej aktualizacji, no to jestem. jestem to troszkę, troszkę niezadowolony, tak to nazwijmy, bo, także podsłuchajcie bitewki e-mail, jak zawsze w opisie, e co tam ciekawego uda się ugrać, tylko pamiętajcie, że musi to być już z tej aktualizacji, e dobra, bo już się we mnie krew gotuje. E mamy Republikę, która ciśnie, bardzo przyjemnie, mi to nie, mi to nie przeszkadza i teraz będzie też fajny widać, bo ta e Republika dojdzie do wniosku, że skoro Kurfu stoi przodem, to może lepiej strzelać do Smoleńska, ale zwróćcie uwagę, jak pięknie sobie płynę, na tyle, żeby mnie nie było widać, o Reza rezygnuje jednak ze mnie. Jednak nie będzie kręcić tymi wieżami, nie będzie wyjdzieł. Teraz znowu we mnie, ale jednak nie. Jednak w kurfu stanę no i dzięki temu kurfu dłużej sobie pożyje, bo republika do niego nie strzela. Zobaczcie, jak ładnie tutaj te buły wchodzą. I idzie kolejne, ja tutaj zwolniłem specjalnie, żeby jeszcze sobie, w końcu jestem wyświecony, ale chyba nie przez Republikę, tylko przez Gringa, który gdzieś tam po mojej lewej e, stoi. I tutaj było co? naprzód, To o, on się na mnie patrzy. Z tego co pamiętam, to chyba nawet zdąży wystrzelić, o, ugasił się niestety. Idą, do... e, i zdążył strzelić z przedniej wieży, ale, ale, nie, na szczęście jakoś mega nie zabolało. Przebicia na wylot, także żyjemy, płyniemy dalej, trzy przebicia, jeden pocisk nie trafił, Uf. Został mi to Kurwust jako wsparcie, który dosyć hardkorowo idzie do przodu, no nie dziwię się, ja też to bym raczej szedł do przodu. Jest Yamato, eee, tutaj chciałem się odsunąć od tej wysepki i zadymić, ale niestety spotkałem Conquerora. Conquerora, który znowu wydrukował okręt, eee, zniszczył mi wyrzutnię torpedową, puszczę zaraz z prawej burty torpedy, eee, poszedł dym. I w sumie, widząc po tym, jaki jest wynik bitwy, eee, no tutaj jeszcze, eee, tak... Gdzieś po mojej lewej jest gearing, który mnie świeci. Myślałem, że jak puszczę dym, to się schowam przed tym konkurentem, a niestety się nie udało. Pamiętajcie, że 5 i 9 to jest, e, to są, to jest ten e, wykrycie w dymie po strzale. W końcu gearing mnie skitrał. Nie tak, dym mnie skitrał. Gearing mnie nie widzi. 6 i 3 jeszcze jest ode mnie, mogę sobie strzelić. E, tutaj tak naprawdę powinien być cała naprzód i uciekać od niego. Idę. jedna torpeda, chociaż w niego wejdzie. Tak jest, jest jedna torpeda, 12 tysięcy. 6 km no i niestety jestem widoczny, bo konkuror jest coraz bliżej. Eee, strzeliłem troszkę inaczej niż tak jak on płynie, bo będzie chciał na pewno walić do mnie z wszystkich wiesz. tutaj wrzucił mi na ładnie 14 tysięcy No, staram się jak najszybciej tego konkurora pozbyć, zużył RK na zalanie torped, także jest podpała razy dwa. Idą kolejne pociski w tego konkurora znowu mi przyłożył za 10 tysięcy, no widzicie to jest lekki krążownik, to boli Idą torpedy. E, Conqueror Erki Nie ma 143 tysiące już. AP na moim koncie jest torpeda. Kolejne pociski. No i mamy 159-160 tysięcy. I sobie tam pracuje. I zaraz powinien nawet wpaść z tragedii, z tego co pamiętam. Czyli jak sobie radzić w stresowej sytuacji na Smoleńsku. No, ja tu popełniłem naprawdę sporo błędów. Połowiną mojego, połowinienem troszkę inaczej się zachować. No ale cóż. Jak to powtarzam w każdym filmie, gdy przeciwnik popełnia błąd trzeba go wykorzystać, no i ten konkurent to wykorzystał i przeżył. A my sobie przejdziemy do podsumowania. Zobaczcie jak genialnie sobie zrobiłem screena tego, że mi misja zdążyła zasłonić Free Expy. Zwiastun tragedii jest tylko te 179 tysięcy uszkodzeń No to było głównie zrobione chyba na trzech okrętach, także szału nie ma. Jeden frak niestety nie udało się dopalić tego konkurora tam do końca. Na szczęście. Zobaczcie, moja drużyna ładnie ogarnęła, bo tam już sytuacja była. Nie do końca. Czwarte miejsce dopiero 2000 postowego EXPA. Także wydaje mi się, że jak na obsługę, obsługę to nazwijmy trzech okrętów i tak było całkiem przyjemnie. E, pamiętam, że Hakury i Yamato dostało ode mnie plus jeden, bo fajnie tam to oglądałem do końca bitwy. Ogarnęli i udało się wygrać skryny. Mam niestety tylko dwa i jeden do tego tak spaprzony. Cóż, podsumowując. Jak dla mnie okręt warty węgla. Naprawdę świetna zabawka. Zresztą to nie jest tylko moje zdanie, bo pytałem się sporo klanowiczów jest mega z niego zadowolonych. Także czekam jak zawsze w komentarzach, dajcie znać co myślicie, jak Wam się gra, czy planujecie zakup, itd. Tak tak Także do usłyszenia w następnych materiałach. Hejo.